24h.pl. Marcowa sesja Rady Gminy Męcinka rozpoczęła się od informacji wójta o pracy w okresie od ostatniej sesji. Mirosław Brzozowski mówił m.in. o spotkaniach z minister Elżbietą Witek i wojewodą dolnośląskim Pawłem Chreniakiem w sprawie dofinansowania z budżetu państwa budowy wodociągów Stanisławów-Myślinów oraz wsparcia w pozyskaniu dotacji na budowę dróg w Słupie, Sichowie oraz drogi Bogaczów Pomocne w ramach tzw. powodziówek. Wójt przedstawiał również sprawozdanie z udziału w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP, zebraniach wiejskich, spotkań z przedsiębiorcami, z przygotowań do wydarzeń gminnych i udziale w nich oraz uruchomieniu poradni rodzinnej w Piotrowicach. Ponadto informował o złożonych wnioskach o dotacje, przetargach, budżecie obywatelskim, przygotowaniu inwestycji, reorganizacji Urzędu Gminy Męcinka i zarządzeniach. 10 marca wójt Brzozowski spotkał się z firmą Tauron Dystrybucja S.A. W ramach tej samej opłaty, która nie wzrośnie nawet o jeden grosz, udało nam się wynegocjować, że podpisanie tej umowy będzie skutkowało rozbudową sieci oświetleniowej po raz pierwszy w naszej gminie, ponieważ do tej pory były tylko zagęszczenia na istniejącej sieci przesyłowej, a nigdy jeszcze tutaj nie powstał słup, który byłby systemem stricte tylko i wyłącznie oświetleniowym. A tutaj, jak widzicie Państwo, prawie nowych 100 punktów świetlnych w naszej gminie się pojawi w przeciągu najbliższych 2 lat. W tym roku ich będzie 29, a w przyszłym roku reszta. Z kolei 30 marca wójt Męcinki rozmawiał z kierownictwem PKS Kamienna Góra na temat dowozu do szkół dzieci z terenu gminy. To mówiłem, sygnalizowałem i próbowałem obiecać. Udało się to tak zorganizować ten transport, że ten transport będzie również transportem publicznym, czyli osoby, które będą miały potrzebę, żeby przyjechać do Męcinki, choćby do lekarza, a do tej pory nie mogły tego zrobić z różnych powodów. Przede wszystkim z powodu tego, że nie było autobusu. Teraz będą mogły w ramach tych naszych przewozów, szkolnych, będą mogły korzystać z tego autobusu, oczywiście, i to podkreślam z całą mocą, pod warunkiem, że będzie miejsce w autobusie. Pierwszeństwo w autobusie będą miały dzieci, natomiast jeżeli pojawią się miejsca wolne, czasem tak jest i często właściwie tak jest, to wtedy osoba, która będzie chciała takim autobusem się poruszać, będzie mogła z niego korzystać. Następnie radni złożyli interpelację, rozpatrzyli i podjęli 11 uchwał oraz przyznali nagrodę gminy Męcinka. W trakcie sesji uhonorowano Jolantę Cison, dyrektor szkoły podstawowej w Piotrowicach za 25 lat. Pani wręczy ten list gratulacyjny, dziękując za te poświęcenie, za to wszystko, co Pani robi, przede wszystkim dla mieszkańców tych najmłodszych w naszej gminy. Bardzo Pani dziękuję i życzę dalszych sukcesów.